Tytuł tego odcinka wydaje się być bardzo poważny, ale faktycznie znajdziesz tutaj te wskazówki, które po pierwsze uchronią Cię przed niewłaściwym zainwestowaniem nawet tysięcy złotych w sprzęt, a po drugie pokażą Ci właściwe podejście, które pozwoli Ci przygotować się do realizacji zleceń i podejść do nich w sposób konstruktywny i długofalowy. Więc obejrzyj sobie ten odcinek cały, bo zawarłem w nim sporo swoich doświadczeń, doświadczeń kolegów, także trafionych i tych nietrafionych, aktywności, inwestycji i dzielę się nimi właśnie tutaj w tym odcinku z Tobą. Zatem zaczynajmy. Słuchajcie, spotykam się na co dzień z takim stwierdzeniem właśnie, czy z takim postanowieniem: dobra, zostawiam moją pracę, wracam do Polski, zacznę swój biznes, kupię drona za 80-100 tysięcy, zrobimy coś ciekawego i to na pewno ruszy. I słuchajcie, to nastawienie nie jest złe, żeby nie było, bo ludzie mają kupę energii i mają mnóstwo pasji do tego, żeby na dronach zarabiać, tylko do tego potrzeba trochę innych rzeczy, nie tylko koniecznie sprzęt. Oczywiście sprzęt jest ważny. Jeżeli bym powiedział teraz, że sprzęt jest nieważny, no to bym był kłamcą, czy nie powiedziałbym do końca prawdy. Potrzebujesz drona przynajmniej, który jest przyzwoity, który pozwoli Ci rozwinąć swoje portfolio i zaistnieć w świecie, żebyś mógł coś pokazać potencjalnemu klientowi, więc jest potrzebny przynajmniej dron, komplet filtrów i akumulatory, które pozwolą Ci na to, żeby odbyć udaną sesję. Wiadomo, potrzebujesz też komputer do postprodukcji i jakiś program, który służy do edycji, czy nastawiasz się na zdjęcia, czy na filmy, czy może jeszcze na inne usługi bardziej specjalistyczne, typu sporządzanie map i tak dalej. Więc to jest ważne, żeby mieć drona, który jest na tyle przyzwoity, żeby pozwolił Ci na to, żeby wykonać zdjęcia czy filmy do portfolio, materiały do portfolio, a jednocześnie też nie musi być najdroższy. Ja też swojego Mavica 3 kupiłem dopiero w tym roku, po 6 latach dronowania. I to był pierwszy dron, za którego wydałem powyżej 5000 zł. Do tej pory kupowałem jednostki mniejsze, które kosztowały trochę mniej niż 5000, ale też były całkiem tanie, takie jak Spark na przykład, czy Mini. Więc nie zrobiło się to tak, że nagle w pierwszym miesiącu kupiłem od razu swojego drogiego drona, tylko to trochę trwało. Więc ważne jest to, żebyś miał na tyle dobrego drona, żeby zrobić fajne rzeczy do portfolio. To jest też istotne. I jeżeli masz tematy istotne bardzo, tak, ważne dla Ciebie, to możesz zawsze pożyczyć drona. Są wypożyczalnie, na przykład w Krakowie jest wypożyczalnia dronów, są po całej Polsce w większych jednostkach wypożyczalnie czy sprzętu fotograficznego i tam drony też bywają, ale to nie musi być tak, że musisz mieć swojego Mavica 3 czy coś droższego typu Matrix zawsze, czy Inspira do dyspozycji. Pamiętam takie czasy, nie wiem czy to pamiętacie, ale były takie czasy, że ludzie dostawali pieniądze z biura pracy, z urzędu pracy i kupowali właśnie Inspira z pełnym wyposażeniem. Później się okazywało, że te Inspiry były sprzedawane za połowę ceny czy za 3/4 ceny i ja też miałem taką ofertę, żeby kupić świetnie wyposażony, nie wiem, tam 3 czy 5-letni Inspire jedynkę za ładnych tam parę tysięcy, dużo taniej niż na początku. Więc to nie o to chodzi. Sprzęt może być taki, żeby był przyzwoity. Z czasem, jeżeli będziesz miał te zlecenia, to sobie kupisz coś lepszego, ale jeżeli trafi ci się pojedynczy temat wymagający, zawsze można wypożyczyć drona, ale można też kupić używany. Na przykład, nie wiem, Mavic 2 Pro używany, to jest świetny sprzęt, czy R2S używany. Nie potrzebujesz specjalnie inwestować nie wiadomo jakich kwot. Powinieneś się zamknąć w paru tysiącach złotych i to wystarczy. Natomiast to, co jest bardzo ważne, to jest sposób posługiwania się sprzętem. To, żeby mieć wizję, pewne doświadczenie, obycie, to jest najważniejsze na tym etapie, żeby tworzyć swoje portfolio. Bo jeżeli wykonujesz tę sesję przypadkowo, w taki sposób dorywczy, od czasu do czasu trzasnę jakąś fotę albo zdjęcie, bo mnie naszła okazja, no to ciężko ci będzie zbudować portfolio. Jak nie będziesz mieć dobrego portfolio, to będzie trudno pozyskać zlecenia. Więc to jest bardzo ważne, żeby tworzyć regularne portfolio. I dużo cenniejsze od sprzętu jest to, żeby być regularnym. Minimum raz w tygodniu sesja, najlepiej dwa razy w tygodniu. Jeżeli jest mało światła, to weekend. Jeżeli nie ma ładnej pogody w weekend, a coś dzieje się w tygodniu, to może sesja wieczorna, zdjęcia albo timelapsy wieczorne, które wzbogacą Twoje portfolio. Dlaczego nie? To jest takie podejście, więc na pewno doświadczenie i wiedza,
to jest trudniejsze do zdobycia niż sprzęt, bo sprzęt możesz dzisiaj kupić w każdej chwili, bierzesz kredyt i kupujesz ten sprzęt albo swój dorobek życia, inwestujesz w ten sposób, tylko nie zawsze ta inwestycja jest trafiona. Natomiast jeżeli zainwestujesz w siebie, w swoje umiejętności, w swoje doświadczenia, w swój rozwój, to zdecydowanie jest lepiej. Gdzie można się rozwijać? Można rozwijać się na przykład na YouTubie, tam jest wszystko za darmo, trzeba poświęcić sporo czasu, żeby przejść ścieżkę od A do Z i żeby ogarnąć wszystko na YouTubie, bo wiadomo, że tam są epizody, które nie są też konsekwentne. Mało kto wrzuca taki cały program od A do Z właśnie, ale może jest też sporo szkół i są też ciekawe bardzo kursy w Polsce, czy bardzo specjalistyczne, czy ogólne kursy, czy na uprawnienia. Warto też korzystać z opracowań online, warsztatów czy kursów online'owych. Ja korzystałem bardzo mocno. Zresztą sam jestem twórcą. Od 4 lat tworzę warsztaty i kursy na swojej platformie Drone Bootcamp i też mam dwie grupy rozwojowe, członkostkie, gdzie co tydzień mamy sesję na teamie 250 gramów szczęścia. I to jest dobra metoda, żeby właśnie kształcić się i zainwestować bardziej w swoje doświadczenia i wiedzę niż w sprzęt, bo sprzęt zawsze można kupić, natomiast ciężko ci będzie nagle rozwinąć doświadczenia czy wiedzę i być systematycznym. Także te rzeczy są istotne. Kolejna rzecz, która jest bardzo istotna, to jest portfolio. Trzeba systematycznie, tak jak powiedziałem, to portfolio budować i można to zrobić na Instagramie czy na Facebooku. Jest sporo dobrych marek dronowych w Polsce, takich osobistych, które się rozwinęły na Instagramie czy na Facebooku. Ale fajnie jest mieć jeszcze dodatkową stronę swoją, gdzie prezentujesz swoje prace, gdzie masz adres i to wygląda bardziej profesjonalnie, więc można i tak, to jest trochę inaczej niż fotografii, ale myślę, że każdy, kto poważnie myśli o wykonywaniu zleceń, też ma swoją stronę internetową. Ja mam dwie strony w tej chwili, bo mam jedną na Teachable, a drugą mam stronę ogólną. Natomiast też rozwijam Instagram systematycznie, czy na Facebooku i na LinkedIn, publikuję swoje prace i też zdarzają się ciekawe tematy, które wpadają zupełnie przypadkowo, tylko dlatego, że ktoś widział moją pracę na Facebooku albo właśnie na LinkedIn i to mi jakoś powoli działa. Nie jest to super szał, ale jednak zdarzają się tematy, które są zupełnie przypadkowo, za którymi nie musiałem chodzić, tylko wpadły na bazie tego, że ktoś obejrzał moje filmy. I teraz uważaj, bo pojawia się takie pytanie. Pierwsze pytanie jest takie, ja jeszcze nie robię na tyle dobrych zdjęć, czy jeszcze nie robię na tyle dobrych filmów, żeby publikować je, więc trzeba wejść na pewien poziom, który już będzie w miarę przyzwoity i to jest najtrudniejsze, żeby rozwinąć się na tyle, żeby można było już publikować swoje prace. Ze zdjęciami jest w miarę łatwo, dlatego że jest sporo tutoriali, można złożyć zdjęcia HDR, ważne, żeby skadrować dobrze, żeby zadbać o ekspozycję, no i też w postprodukcji można zrobić bardzo dużo, jeżeli chodzi o fotografię. Natomiast jeżeli chodzi o filmy, no to tu już jest taka głębsza sprawa, bo trzeba mieć wyczucie, co ja chcę przekazać tym filmem, w jaki sposób te sceny chcę nagrać, chcę ograć te sceny, później w jaki sposób je zmontować, w jakim nastroju i masz pełen wpływ na przebieg wydarzeń i sprawczość, ale to jest proces już dość mocno złożony. Filmy są trochę trudniejsze, oczywiście zdjęcia są też wymagające i wiele osób tworzących zdjęcia robi to genialnie, ale mniej więcej tak to się rozkłada, jeżeli chodzi o proporcje i pozyskiwanie tych doświadczeń i wiedzy. I teraz uważaj, bo na pewnym etapie będzie dosyć ciekawa rzecz, a mianowicie chcesz zacząć już wykonywać zlecenia, ale jeszcze nie masz podobnych prac, na przykład z budynku, z imprezy, z jakiegoś wydarzenia, czy z jakiejś danej nieruchomości. Co w takim razie możemy zrobić? Zawsze możesz zaproponować barter. Ja wielokrotnie, jeżeli mnie zależy na wzbogaceniu portfolio i widzę, że obiekt jest ciekawy, albo gdzieś jadę, albo widzę jakąś osobę, która jest ciekawa, czy jakiś, nie wiem, samochód, obiekt, jeżeli mnie zależy na wzbogaceniu portfolio, to po prostu proponuję, pokazuję, co zrobiłem wcześniej. Tutaj ci będzie, może być ciężko, jeżeli nie masz nic, ale przynajmniej wizję. Więc pierwsze współprace mogą być barterowe, ale najlepiej ograć coś samemu na własną rękę, ze znajomymi, z kolegami, z rodziną,
typu auto pokazać, lepsze, jeżeli ktoś ma ze znajomych czy rodziny, fajny montaż do muzyki i to wszystko zaczyna się kręcić w ten sposób, a później proponujesz bartery. Fajnie jest też się dogadać na zasadzie takiej, że ktoś, z kim robisz barter, udostępnia twoje prace i też udostępnia twoją markę osobistą i dzięki temu osoby, które oglądają jego portfolio, czy jego stronę, czy fanpage, już widzą ciebie i docierają do ciebie też pośrednio. To jest twój taki marketing szeptany, który warto jest też zastosować i dzięki temu możesz pozyskać dodatkowe zlecenia właśnie poprzez te fanpage'e firm obserwujących czy klientów obserwujących twoich potencjalnych partnerów. Tak to wygląda. I nikt nie musi wiedzieć, że coś zrobiłeś za darmo, czy zrobiłaś za darmo, tylko jest to realizacja i trzeba też się nastawić tak, że każdą realizację robisz tak, jakby to kosztowało 100 tysięcy dolarów. Nie może być tak, że jak coś robisz za darmo, czy w ramach barteru, to olewasz sprawę. Nie, trzeba się solidnie bardzo przygotować, zobaczyć, jak robili to inni, jakie ustawienia zastosować, zastanowić się, jak będzie dekadrować, jakie tempo, jaką ekspozycję, jak się nastawię w stronę światła, o jakiej porze są wykonywane zdjęcia, jakie mam warunki. To są dosyć istotne rzeczy, o których oczywiście mówimy gdzie indziej, w różnych opracowaniach, ale to, co chciałem powiedzieć, to właśnie jest fakt, że trzeba się porządnie przygotować do zrobienia takiego swojej referencyjnej realizacji, żeby przeprowadzić ją bardzo najbardziej profesjonalnie, jak możesz. Niezależnie, angażujesz się niezależnie od tego, czy coś jest wycenione, czy robisz to tylko po to, żeby pozyskać temat do portfolio. Jacy to mogą być klienci? To może być nawet kościół, to może być hotel, ośrodek sportowy, impreza sportowa w twojej okolicy, jakaś inna impreza okolicznościowa albo impreza cykliczna, na przykład zawody strażackie. Jeżeli się dobrze przygotujesz, to znajdziesz takie rzeczy, tylko trzeba oczywiście drążyć wcześniej zapytać, nawiązać kontakt, zobaczyć też, jak są zrobione realizacje z tego typu imprez w sposób wzorcowy, prawda, żeby tego nie robić przypadkowo, ale masz być już przygotowany. Ja pamiętam, że jak ogrywałem rajd Śląska, to przygotowywałem się przez 2 tygodnie i patrzyłem, jak są rajdy WRC kręcone z drona przez ekipę DJI, oni to kręcili Inspire'em dwójką, ale ja miałem do dyspozycji Mavica 3 i wiedziałem też, że jestem sprytniejszy, bo nie muszę mieć dwóch operatorów, tylko sam wiele z tych kadrów jestem w stanie wykorzystać i w miarę siadło tam parę ujęć, które są dość ciekawe, które podpatrzyłem sobie, zrobiłem notatki, przećwiczyłem wcześniej na jakimś innym samochodzie i dopiero pojechałem na ogrywanie tego rajdu, więc to jest ważne. I następna rzecz, którą będziesz mieć, to są współprace. Współpracę najfajniej zrobić, jeżeli masz już portfolio i są prace, które warto pokazać, to są współprace z ludźmi, którzy mają większe zasięgi. Też możesz robić je za darmo, jeżeli tobie zależy, a dopiero będziesz wyceniać, jak ludzie do ciebie zaczną się zgłaszać. To jest to. I relacje buduje się systematycznie i stale z ludźmi, ale oni później polecają. Jeżeli coś zrobisz, jakąś uprzejmość, to oni cię polecą. I to jest bardzo ważny też temat, więc zastanów się, z kim można zrobić takie współprace, które ci będą procentować cały czas. Albo ludzie, którzy mają większe zasięgi, albo ludzie, którzy mają jakiś wpływ na dane środowisko i to jest tutaj kluczowe. No i później już rodzi się cały temat związany z płatnymi zleceniami, jak do tego wejść, jak to wycenić, to jest też temat w ogóle na osobne opracowanie, ale na pewno każdy temat jest indywidualny i ja przygotowałem opracowanie przez ładnych parę tygodni, myślę, że nawet około kwartału, związane z zarabianiem na dronach. Jest to ciekawe, bo to zaczyna się właśnie od pozyskiwania swoich płatnych zleceń i mówimy o całej ścieżce przejścia przez zlecenie w taki sposób, żeby był jak najbardziej bezbolesny, żebyś dobrze wycenił czy wyceniła, bo niektóre tematy są trudne, bardzo, można sobie zniszczyć albo stracić drona, możesz pracować bez końca nad postprodukcją, bo nie będzie się to podobać, może być coś nie tak z muzyką, może się okazać, że ktoś ci nie będzie chciał zapłacić, bo nie ma to wartości, więc w tym opracowaniu całym osobnym, o którym mówię, w tym warsztatowym, ja omawiam te rzeczy, przy których albo sam swoje doświadczenia właśnie tam zamieściłem, albo też ciągnąłem za język wielu kumpli freelancerów, nie chcieli mi mówić, bo zastanawiali się, co ja wyprawiam, czy ja nagrywam to, czy nie, na YouTube'a, ale
wiele rzeczy wyniosłem z ich doświadczeń i ze swojego. Także tak to wygląda. I to mniej więcej są rzeczy, które cię mocno wywindują. Jeżeli myślisz o tym, żeby zacząć zarabiać dronem, to podsumowując, mogę powiedzieć tak, sprzęt nie jest aż taki bardzo istotny, bo ważne, żeby mieć przyzwoity sprzęt, może być używany, nie musi być super wypasiony, ważne, żeby mieć dwa minimum akumulatory, filtry do filmów, plus sprzęt, na którym możesz polegać i da ci dobrą jakość. To jest to, nie musi być nowiutki, wcale nie. Dużo osób kupuje, nie lata, sprzedaje później za pół ceny i warto coś takiego zainwestować. Następna rzecz, budowanie portfolio i współpracę są bardzo istotne, to jest klucz, więc oczywiście kształtowanie doświadczenia wcześniej i wiedzy. Jeżeli samemu nie masz cierpliwości czasu, to skorzystaj sobie z doświadczeń innych, bo ktoś na przykład nagrywał przez 3 miesiące warsztat, gdzie umieścił 6 lat swoich doświadczeń i lepiej zainwestować na przykład 100 w taki warsztat czy 2, niż samemu rozbić drony i uczyć się na swoich błędach. Warto skorzystać i skrócić sobie tą drogę, bo to jest w pewnym sensie na pewno droga na skróty, to o czym chciałem powiedzieć. No i same współprace, barter, tak jak mówiliśmy, jeżeli komuś zależy, to uważaj z wyceną, nie dawaj od razu niskiej ceny. Najpierw się dowiedz, co tam jest, ile godzin trzeba w to włożyć, jakie środki, czy potrzebujesz na przykład postprodukcję, montażystę i tak dalej. Jak będzie wyglądała sprawa z muzyką, bo może się okazać, że wycenisz to bardzo tanio, a będziesz musiała kupić muzykę, albo wycenić kogoś do montażu, bo nie podołasz montażowi. Więc na to też trzeba zwrócić uwagę. I to mniej więcej jest to, co chciałem zawrzeć w tym opracowaniu. Tak jak powiedziałem ci, mam też taki warsztat, gdzie omawiam już specjalistyczne rzeczy i tam są takie smaczki. Mamy cały zeszyt ćwiczeń i etapy poszczególne realizacji zlecenia. Natomiast ten wstęp, ten pierwszy krok już poznałeś dzisiaj. Mam nadzieję, że to było przydatne. Jeżeli tak, to prośba o komentarz i widzimy się w kolejnym epizodzie. Ja trzymam kciuki za twój rozwój, bo zarabianie jest bardzo, bardzo możliwe i jest jak najbardziej fajną, wdzięczną dziedziną, ale trzeba umieć dotrzeć do klientów, trzeba nawiązać relacje, trzeba wiedzieć, jak zrealizować zlecenie, mieć trochę obycia, a nie od razu topić na kilkadziesiąt tysięcy na drona. Lepiej sobie 100 zainwestować czy 2 w coś, co ma ręce i nogi. To wszystko na dzisiaj. Bardzo dziękuję. Widzimy się w kolejnym epizodzie. Cześć, trzymaj się. Pa!